czy czuje pan profesor jakąś taką satysfakcję tak po tych 30 latach, na przykład planu Balcerowicza? Czy pan jest spokojny o to, że to rzeczywiście było dobrze przeprowadzone i nie można temu planowi nic... Ogromna satysfakcja, że Polska została wyprowadzona z gigantycznej katastrofy po socjalizmie. Mało który kraj tak kończy w socjalizmie jak Polska. Przypomnę, inflacja 20-30% miesięcznie, zbankrutowany kraj ze względu na dług zagraniczny, gospodarka, która się stacza. Węgrzy byli w dużo lepszej sytuacji. Jeśli teraz porównamy się z Węgrami i naszą ścieżkę po 1989 roku, to przecież widać, że Polska wypadła dużo lepiej i trudno nie być z tego dumny, z osiągnięć naszego kraju. To taka byłaby najbardziej zwięzła odpowiedź na pytanie. A czy się wszystko udało zrobić? Nie. Czy wszystko było dobre? Nie. Na przykład byłem przeciwnikiem tego, żeby nacjonalizować OFE, żeby te, i przeciwstawiałem się tego publicznie, żeby... Ale per saldo, łącznie, gdy się porównamy z innymi krajami wychodzącymi z socjalizmu, to mamy powody do dumy. Czyli oraz do niepokoju, patrząc na kierunek zmian w ostatnich 6-7 latach. Czyli nic się nie śni panu po nocach? Po kolejnym... No, mam bardzo przyjemne sny od czasu do czasu, ale nie na tematy ustrojowe. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.